Twoje serce rozwiąże je trudne sprawy. Płock. Tutaj mieszka Rafał Korczyński. Mężczyzna ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, Piotra i Monikę. Jego pierwsza żona zmarła kilka lat temu. 42-latek ponownie ożenił się z Iwoną, która ma z poprzedniego związku córkę Agatę. Córka Rafała, Monika, wyprowadziła się miesiąc temu do swojego chłopaka. Nie mogła wytrzymać pod jednym dachem z macochą i jej córką. No w domu było nie do wytrzymania, no... Nie mogłam znieść mojej macochy i jej córki. One zmuszały mojego brata do sprzątania, kiedy tylko taty nie było w domu. Lepiej by było, gdyby on się z nią nie żenił, no ale wtedy było już za późno. Monika to kretynka. Jak się wyprowadziła, to zrobiłam z tego powodu nawet imprezę. Szkoda tylko, że nie zabrała ze sobą swojego braciszka. No gdyby Monika nie wyprowadziła się z domu, to po prostu bym ją wywaliła, no krótko. Tyle razy mówiłam Rafałowi, słuchaj, ona ma zły wpływ na moją Agatkę. A on był głuchy. Mówiłam, a on nie słyszał. Jak grochem o ścianę, no. Po wyprowadzeniu się od ojca Monika wciąż nie zaznaje spokoju. Właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży. Kiedy test wykazał, że byłam w ciąży, to wszystko się zawaliło. No wszystko. Ja chodziłam jeszcze do szkoły. Znaliśmy się z Bartkiem od niedawna i no, miałam nadzieję, że on mi jakoś pomoże. Nadzieja Moniki legła w gruzach. Chłopak powiedział jej, że nie chce tego dziecka. Do tego wyznaje, że zdradzał ją od kilku tygodni i ma inną dziewczynę. No, musiałem rozstać się z Moniką, bo od pewnego czasu spotkałem się z inną dziewczyną. No a co do dziecka, no to wtedy nie widziałem się w roli ojca. No i postanowiłem, że jak Monika się wyprowadzi, tak będzie najlepiej. Kiedy Bartek powiedział mi, że nie chce mnie, że nie chce dziecka, że chce, żebym się wyprowadziła, że znalazł sobie inną dziewczynę, świat zwalił mi się na głowę. Co ja miałam zrobić? Miałam wrócić do domu, do ojca, do tej lafiryndy? To było za wiele. Załamana nastolatka dzwoni do ojca i opowiada mu o wszystkim. Kiedy pierwszy szok mija, mężczyzna zdaje sobie sprawę, że nie może teraz zostawić córki samej. Kiedy córka do mnie zadzwoniła z wiadomością, że jest w ciąży i chłopak ją wyrzuca z domu, nie mogłem w to uwierzyć, że to jest prawda. Musiałem siąść i naprawdę przemyśleć, co dalej zrobić. Rafał chce, by jego córka za wszelką cenę wróciła do domu. Iwona jednak nie zgadza się na to. Przecież to nienormalne, żeby 17-latka miała dziecko. Boże, jak taki ktoś może mieszkać ze mną pod jednym dachem? Ze mną i z moją Agatką? Wiedziałam, że jak ona wróci, zacznie się piekło. Mówiłam, ale nikt nie słuchał, nie? Kiedy moja żona powiedziała mi, że nie zgadza się na to, żeby Monika z nami zamieszkała, byłem w totalnym szoku. Wiedziałem o tym, że moja żona i jej córka z moją córką się nie zgadzają, ale no nie miałam wyjścia, przecież to jest wciąż moja córka. Musiałem coś zrobić, żeby moje dziecko było szczęśliwe. I Rafałowi powiedziałam krótko. Ona się tu sprowadzi, zaczną się kłopoty. Będzie piekło. Trudne sprawy. Wbrew woli swojej nowej żony, Rafał pojechał do mieszkania chłopaka Moniki, żeby ją przywieźć do swojego domu. Nastolatka nie może zostać u Bartka, bo on nie chce mieć z Moniką dziecka. Poza tym ma nową dziewczynę. Ej, zostaw te płyty, dlaczego ty je z tymi płytami! Kiedy zobaczyłem płaczącą córkę, która pakowała się, myślałam, że skopię dupę temu gnojowi za to, co zrobił. To naprawdę nie chciałem, żeby tak wyszło, no, ale jej nie kocham, co mogę zrobić? No. Wiesz co, ty sobie nie zdajesz sprawy. Mam być z kobietą, której nie kocham. Że będziesz teraz musiał płacić na to dziecko, mimo że ono będzie u mnie. No dobrze, no i będę płacił, no ale co mam zrobić? Mogę przeprosić cię na to? Wierny jesteś, naprawdę, to jest zajebisty jesteś. Nie chciałem, żeby tak wyszło. No, nie chciałeś, a ja chciałam. No dobrze, wina leży po obu stronach, nie tylko po mnie, no. W gruncie rzeczy nie planowałem, że ona zajdzie w ciąży. Nawet jej mówiłem, żeby brała tabletki, jakoś się zabezpieczała. No i co, najwyraźniej tego nie robiłam. No ja się winny nie czuję, tak czy inaczej. No a to, że się zakochałem w innej, no to miłość nie wybiera, no. Nie chcę. Spokojnie, spokojnie. Cześć. Mimo wsparcia ojca, nastolatka obawia się tego, co będzie dalej. Wie, że w domu czekają niemiłe powitanie z macochą i jej córką. Dziewczyna spodziewa się najgorszego. Ucieszyłam się, kiedy tato pozwolił mi wrócić do domu, ale czułam pewne obawy przed Iwoną i Agatą, bo czułam po prostu, że będzie źle. Moniko, naprawdę będzie dobrze, jesteśmy rodziną przecież, nie? No ale ja próbowałam się z nimi pogodzić, ja próbowałam wszystko zrobić, ale nie wiem, one z góry... Też nie jesteś bez winy.
Jesteś za bardzo impulsywna. No ja wiedziałam, że tacie było przykro, kiedy mówiłam, że bez nich bylibyśmy szczęśliwsi. No ale taka była prawda. Zanim się pojawiły, byliśmy naprawdę szczęśliwą rodziną. Wiesz co, nie przesadzaj. Proszę cię wsiąść. To jest moja żona. No to... Proszę. Co z tego? To nie było dla mnie łatwe, widząc, że dwie osoby, które kocham, nie mogą się ze sobą dogadać. 15 minut później. Ojciec z córką są już w domu. Brat Moniki cieszy się z powrotu siostry. Cześć! A może tak dzień dobry powiesz, co? Nikt cię kultury nie uczył? Jak się wchodzi, to się coś mówi. Dobra, okej. Okay. Kiedy tylko zobaczyłam Iwonę i Agatę, to szlak mnie trafiał. One się zachowywały jak jakieś księżniczki. Ja widziałam, że od mojej wyprowadzki no nic się nie zmieniło. Bardzo się cieszyłem, że moja siostra wróciła do domu, bo gdy jej nie było i taty też nie było, to Agata i Iwona bez przerwy kazały mi robić jakieś rzeczy. Jak nie sprzątać, to coś myć, gdy one se leżały i odpoczywały, wielkie królewny. Pamiętaj, że pokój na górze po lewej jest mój. Nie mam zamiaru iść do twojego pokoju, idę do swojego pamiętaj, pokoju. Pamiętaj, że nie masz do niego wejścia. Droga panno! Troszeczkę niżej, ten to. No zamknijcie się! Iwona! Nie przesadzę, tu obowiązują pewne zasady. Kiedy mama powiedziała mi, że Monika wraca, strasznie się wkurzyłam. To ona jest nienormalna, to jakaś kretynka. Jedyna rzecz, której byłam pewna, to, że nie będzie mieszkać ze mną w pokoju. Mój mąż sam podjął decyzję, że Monika się wprowadza do naszego domu, chociaż ja cały czas mówiłam, nie życzę sobie tej dziewuchy u nas. Nie miałam zamiaru traktować jej jak księżniczki, tylko dlatego, że w ciąży była, no bez przesady. Jeszcze jedno, jak ktoś zobaczy siebie w pokoju, to co? Zobaczysz. Monika jest zaskoczona, że z jej pokoju zniknęły meble i wszystkie jej rzeczy. Gdzie są moje rzeczy? Wyniesione na śmietnik. Na śmietnik? Tak. Zdenerwowana 17-latka chce dowiedzieć się, co się stało z rzeczami z jej pokoju. Gdzie są wszystkie moje rzeczy z mojego pokoju? Gdzie one są? No gdzie są, Iwona? Przepraszam bardzo. No gdzie są rzeczy? Wydaje mi się, po pierwsze, zmień ton gówniara, po drugie... Ale to jest mój pokój, gdzie wyprowadziłaś się jakiś czas temu. Ale to jest mój pokój, halo, to wszystkie moje pamiątki. Moment. No ale tato, co spokojnie, a gdzie są te rzeczy? Sama nam powiedziałaś, że z nami już mieszkać nie chcesz. Tato, ale do teraz przyszła mi na łóżka, nie ma łóżka, nie ma gdzie ja będę spała. Na razie materac się przygotuje. No świetnie, materac. Moniko, łóżko ci zrobimy... Zajebiście jesteś! Kulturę trochę! Jesteś? No co? Wszyscy się teraz kłócą! Każdy się pije... Nie! Wróciła wielka księżniczka! W ogóle jesteś w ciąży! A gdzie będę służyła? Tu na środku! Na stole może jeszcze, co? Weźcie stopnik! Momencie. To ja tylko swoje rzeczy piorę, prasuję! Pomyślimy nad tak tym! Tak samo są i Piotrka, zrozum i Agatki dziecko, moje, tak? I jeszcze następne dojdą, to będę służyła w salonie! Weźcie stopnik w ogóle w głowę! Człowieku, pomyśl! Pomyśl! Byłem strasznie zdenerwowany, że od momentu wejścia Moniki do domu rozpoczęła się kłótnia. Iwona mnie rozczarowała. Zero współczucia. Gdyby to jej córka była w ciąży, to latałaby koło niej jako księżniczki. Było mi przykro, że pokłóciłam się znowu z Rafałem i to przez Monikę. No wcale tego nie chciałam. No chciałam mieć tylko normalną rodzinę. No do tej pory było tak. Było fajnie, szczęśliwie byliśmy. No ale gdy ona się wprowadziła, no to wszystko się zepsuło. Trudne sprawy. Płock. Tutaj mieszka Rafał Korczyński. Mężczyzna ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Piotra i Monikę. Jego pierwsza żona zmarła kilka lat temu. 42-latek ponownie ożenił się. Iwona ma z poprzedniego związku córkę, Agatę. Córka Rafała, Monika, wyprowadziła się miesiąc temu do swojego chłopaka. Nie mogła wytrzymać pod jednym dachem z macochą i jej córką. Ale kiedy Bartek, chłopak Moniki, dowiedział się, że dziewczyna jest w ciąży, zerwał z nią i wyznał, że ma nową dziewczynę. Ojciec 17-latki zabiera Monikę do domu. Trudne sprawy. Po powrocie Moniki do domu w rodzinie Korczyńskich panuje nerwowa atmosfera. Rafał pojechał do pracy. Iwona i Agata szykują się do wyjścia i rozmawiają o poprzednim wieczorze. A ty co tutaj robisz? No muszę się umyć, idę do szkoły. Piotr, do cholery jasnej, no! Przez ciebie się porozmazałam. Idź stąd, zrób sobie śniadanie, potem się umyjesz. Nic ci nie stanie, jak zrobisz to później. No popatrz, gnoje kiedy, no. Nie wiem, oni po prostu no chodzą, panuszą się. Myślę, że nie wiadomo co. Widać było, że w tym domu przez całe lata nie było kobiety. No te dzieci były nieprzypilnowane. Rozwydrzone po prostu. Świat kręcił się wokół nich. No ja chciałam, żeby były dobrze wychowane, żeby był Rafał z nich dumny. A poza tym chciałam, żeby wyszli na ludzi. Piotrek, co będziesz jadł? Płatki kanapkę. Albo... Kanapkę? Kanapkę.
Może jeszcze kakao. A myłeś się? Nie. No czemu się nie myłeś? No bo wyrzuciłem je, po prostu Agata się... To siedzą tam jeszcze? Tak. Agata no pół godziny tam siedzą, no. Szminkuje. Moja macocha i Agata godzinami siedziały w łazience. Nie rozumiałem, że ktoś też chce się umyć lub uczesać. Tylko próbowałem coś powiedzieć, to od razu mnie atakowały i nie dawały mi dojść do słowa. Monika spieszy się do szkoły. Chce umyć włosy, ale macocha i jej córka cały czas zajmują łazienkę. Ej, dziewczyny, siedzicie tu już 30 albo 40 minut, a każdy chce się umyć. No i co? Ja też. No chcę umyć włosy. Jezu, twoim nie włosom nie pomoże już nic. Nic im nie pomoże. Już to tak nie są. Jest ważne, czy im pomoże, słuchaj, czy nie pomoże. Słuchaj, kultura nakazuje, mogę wejść, ale siedzisz to już... No i proszę, no to ale pośpiesz się, ja też chcę skorzystać, Piotr chce skorzystać. To wyjdziemy, potem ty pójdziesz. Dobra, no to w dupie. Ale słuchaj, co ty robisz? Co ty? Ej, ale włosy mi rozwaliłaś. No przestań, chcę się umyć, stąd, tak? Ale chcę potem się umyć. I stąd, potem się umyjesz, tak? No to był szczyt bezczelności, że Iwona i Agata nie chciały mnie wpuścić do łazienki. To ja musiałam iść brudna do szkoły, nieumyta nieumytymi włosami, tylko dlatego, że ktoś we własnym domu nie chce cię wpuścić do łazienki? Godzinę później. Iwona idzie porozmawiać z Bartkiem, chłopakiem swojej pasierbicy. Chce przekonać 20-latka, żeby przyjął Monikę z powrotem do swojego mieszkania. Co chcesz zrobić? No plan jest prosty przecież. Idę do niego, każę mu się zająć Moniką i tym dzieckiem. Przecież ja nie będę chowała obcego dzieciara. No przecież ja z pieluchami, no bez przesady. Babką pozostanę w tym wieku, no nie. A poza tym on ma w końcu ojca, to dziecko. Nie będę zajmowała się obcym dzieckiem, no nie. Ja mam męża, przecież chcę być szczęśliwa, prawda? Spieprzyli mi życie obydwoje. No dzień dobry, słuchaj, chciałam z tobą, Bartek, porozmawiać. No chyba mnie wpuścisz, prawda? Nie będę stała pani na korytarzu. Pani, może nie dzisiaj. Słuchaj, ja z tobą nie będę dyskutowała. Boże, gdzie tu proszę można pani, kiedy słuchaj, indziej chłopcze, się mówimy. Jestem zrobię zdenerwowana pani kawę i chciałabym z tobą porozmawiać krótko. Pani jest za wcześnie, nie dzisiaj, słuchaj, proszę. Masz niech pani teraz nie wypić piwo, które naważyłeś. Nie interesuje mnie to. Proszę nie pani, co zrobiłeś? Wie pani, że zepsułeś z Moniką moje życie. Nic mnie nie wiąże. Spieprzyłeś. Wróciła nic. Ta gówniara do mojego domu, tak? Z Moniką nic mnie nie wiąże, to nie mój problem. Ach, już się nic nie łączy z nią? Tak. A ten dzieciar to co? No, kiedy zobaczyłem macochę Moniki, od razu spodziewałem się, że będzie niemiła sytuacja, że będą jakieś krzyki, kłótnie, ale to, co ona mi zaprezentowała, to jest jakaś masakra. W ogóle się tego nie spodziewałem. No, ale nawet nie wiem, co ona sobie wyobrażała, co ona w tym osiągnie. Wiesz co? O, no nie, no proszę dzień bardzo, proszę następczyni. Tam są drzwi, tam są drzwi. No nie. A poczekaj, może się przejść tam, nie? Weronika, nie rozmawiaj. Czekaj, ale nie warto z nią dzień rozmawiać. Dzień dobry. Jestem Iwona Korczyńska. Proszę, wiesz, tam są drzwi. Jestem? Pani... jestem macochą Moniki, byłej tak? Dziewczyny. I bardzo. Pani teraz wychodzi nie, i niestety kolego. Musimy się pożegnać. Posłuchaj idziemy. Mnie, gówniarzu, zmajstrowałeś jej dzieciara. Co? Zrobiłeś jej dziecko? Chciałem ci powiedzieć, ale tu nie, nie, jest, nie, dobry chciałeś mi o tym to nie jest dobry moment. Weronika, Bartek, jak mogłeś? To z nami koniec. Wyjdź stąd. Widzisz, co zrobiłaś? Dzięki. Człowieku, spieprzyłeś mi życie, twoje też będzie spieprzone. No dzięki, no to świetnie. Zmajstrowałeś dzieciara, dobra. Chowaj go. Dzięki. Nie zamierzam wyjdź. Zajmować się nie swoim dzieckiem, rozumiesz ty to? Okay. Weź to Monikę i tego dzieciara, jej brzucha okay. I niech on na to przyjdzie. Nie zamierzam z tą gówniarą mieszkać, rozumiesz ty to? I to jest tak, twoja dobra, rzecz, rozumiem. Żebyś ją zabrał. Ale wyjdź teraz. Proszę. Wyjdę, kiedy będę chciała. Z nami konia, a tobie dziewczyno cię. Do powodzenia Weronika, życzę. Nie, proszę cię. Bardzo dobrze. Dzięki. Mi się nie układa, tobie też się nie będzie układało. No super. Zabierz tą gówniarę, super, pamiętaj. Super. Ja nie będę dwa razy powtarzała. Pa. A ty poczekaj, coś ci może jeszcze powiem, co? Hej! Wiedziałam, że Bartek spotykał się z Moniką, ale nie wiedziałam, że zrobił jej dziecko. To jest dla mnie kosmos. Nie chcę o tym rozmawiać. Naprawdę chciałem powiedzieć Weronice o dziecku, no ale czekałem na odpowiedni moment. No ale ta baba wyręczyła mnie i tak wyszło jak wyszło. Nie miałem już żadnych szans u Weroniki. Tydzień później. Iwonie nadal nie udało się pozbyć Moniki z domu. Rafał pojechał dziś w delegację i wróci za dwa dni. Dlatego Monika jak najmniej czasu spędza w domu i często umawia się ze swoją przyjaciółką. Dziewczyny wybierają się do kina. Monika chce założyć na szyjnik swojej zmarłej matki. Szuka szkatułki, w której zawsze trzymała biżuterię po niej. Co jest? No nie ma. No pewnie jest w innym miejscu. Ale no zawsze tutaj był. Co to jest? Co się z... Kiedy zobaczyłam, że zamiast biżuterii mamy jest kwit z lombardu i to jeszcze z nazwiskiem Iwony, to był szczyt. Gdyby Iwona wtedy koło mnie stała, to udusiłabym ją. No ta szmata oddała do lombardu. Widzisz, oddała biżuterię i wzięła za 1600 zł. No przecież to ty odziedziczyłaś no tę biżuterię. No właśnie! Chodź, ja to muszę odzyskać. Masz jakąś kasę? No mam, oczywiście, że ci pożyczę. Chodź.
Monika i Anna pojechały autobusem do Lombardu, żeby wykupić biżuterię zmarłej matki Moniki. Po 40 minutach były już na miejscu. To jest ten Lombard. Ja wzięłam z banku 1200 zł, całą oszczędności. Ania mi pożyczyła 400, no i idę teraz odebrać biżuterię mamy. Ania, ty poczekaj na chwilę. Mhm. Monika za wszelką cenę chce mieć z powrotem biżuterię po zmarłej mamie. To dla niej bezcenna pamiątka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam wykupić tą biżuterię. Dokumencik osobisty, poproszę. Jest. Monika ma nadzieję, że biżuteria po zmarłej mamie jest jeszcze w Lombardzie i bez problemu będzie można ją wykupić. Na umowie jest coś inny. Ktoś inny zostawia tą biżuterię? Ale ja bym chciała wykupić to. Ja mam pieniądze. Nie może pani wykupić. Na umowie jest coś inny. Ale to są moje rzeczy, proszę pana. W porządku, nie wierzę, ale może wykupić tylko ta osoba, która zastawiała? Chyba, że wcześniej była wpisana pani do... jako upoważniona do odebrania tych rzeczy. Ale ja mam pieniądze, no... Nie może pani wykupić, tym bardziej, że nie ma pani 18 lat. Nie jest pani... Proszę pana, proszę. Nie mogę tego wydać. Nie może pan zrobić wyjątku? Musi być ta osoba, która zastawiała te rzeczy. Taki jest przepis, że zastawione rzeczy mogą odebrać osoby pełnoletnie, najlepiej te same, które te rzeczy zostawiły. Nie robimy wyjątków, zwłaszcza, że ta osoba była niepełnoletnia. A te rzeczy są tutaj przynajmniej? Tak, są oczywiście. Były zostawione na miesiąc, tydzień temu był zastaw zrobiony. Jeszcze jest 3 tygodnie czasu na odbiór. Dziękuję. 17-latka jest załamana i wściekła. Ej, no i co? Co jest? No i co? No i gówno! No koleś powiedział, że ja muszę mieć upoważnienie, albo że ona musi przyjść sama, albo nie wiem, i że jeszcze jest czas, nie wiem, tato musi się o tym dowiedzieć, wkurzy się na pewno. No na pewno. To jest chore. Ja nie mogę odebrać biżuterii po swojej własnej matce, tylko dlatego, że muszę mieć pisemne upoważnienie? Czy to jest niesprawiedliwe? Rozumiałam Monikę, bo gdyby ktoś tak postąpił w stosunku do mnie, też bym była załamana. Godzinę później. Po nieudanej próbie wykupienia z Lombardu biżuterii po zmarłej mamie Moniki, dziewczyny czekają na Iwonę. Gdy kobieta przychodzi, nastolatka chce natychmiast porozmawiać z macochą o zaistniałej sytuacji. Co to jest? Co to jest? A może to najpierw dzień dobry, co się mówi, co? No co to jest? Słuchaj, gówniara, co mi to chodzi, co to jest? Jakim prawem? Jakim prawem odprawisz rzeczy mojej matki do Lombardu? Jakim prawem grzebiesz w moich rzeczach? Twoich rzeczach? To są rzeczy moje i mojej matki. O co ty mówisz, dziewczyno? Oddawaj 1600 złotych w tym domu i tam nie rozumiesz teraz. Kiedy Iwona powiedziała, że wszystkie rzeczy w tym domu są jej, to byłam bliska od uderzenia jej w twarz. Ja nie wiem, na ile tato musiał być zdesperowany, żeby ożenić się z takim potworem. Słuchaj! Jestem prawdą, rozumiesz to? Ja to rządzę, nie ty! Ja! Rozumiesz to? Wszystko jest moje! Pożałujesz tego, ty jesteś nienormalna, co ty robisz? Wszystko z oszustkiem się dowie od... Zamknij się i wyjdź się stąd! Wyjdź się stąd, rozumiesz? Idź stąd, nikt cię tu nie chce! Po coś tu wróciła? Wylesz do tego twojego kochacza, co ci dzieciara zmontował! Wylesz się! Nie chcę cię tu więcej widzieć! Najlepiej będzie, jak pójdzie sobie, a my też Benocha! Raz, dwa! Co? Kino? Do widzenia! Ja nie spodziewałam się, że Iwona mnie uderzy. No, wyzwiska i kłótnie były na porządku dziennym, ale nigdy bym nie pomyślała, że ona mnie uderzy. Byłam w szoku, gdy zobaczyłam, co Iwona zrobiła Monice. Ją to naprawdę musiało zaboleć. Gdyby mi ktoś coś takiego zrobił, ja bym tego nie darowała. No ja nie wiem, jak to się stało. No pierwszy raz tak się zachowałam, no ale ta gówniara wyprowadziła mnie z równowagi, no. No jak można się tak zachowywać w stosunku do mnie? No bez przesady. Przecież ja nigdy bym jej nie uderzyła. Pół godziny później. Przyjaciółki poszły do kawiarni. Nadal są w szoku po tym, jak Iwona pobiła Monikę. Zastanawiają się nad tym, co 17-latka powinna z tym zrobić. Powinna się wszystkim powiedzieć ojcu. Powiedzieć jej o tym, co ona ci zrobiła. Czyż to nie jest normalne, że kobieta cię bije, tym bardziej, że jesteś w ciąży. Ale to rozumiesz, to jest jego żona. Ona go przekonała. Przecież wiesz, jaki ona ma na niego wpływ. No rozumiem, a ona bije twojego brata? Nie wiem, ale kiedyś widziałam, jak ona sobie tam malowała paznokcie czy coś takiego, a on tam popierdzielał z odkurzaczem i tak dalej. On naprawdę haruje, więc zapytam się go, ale... W ogóle nie powinnaś wszystko zgłosić na policję, powiedzieć o wszystkim. No jak na policję? A co, kobieta cię bije?
No, ale to jest żona mojego taty, więc to jest taka jakby trochę rodzina. No przestań, no przecież od kiedy ona jest u ciebie w domu, jesteś cały czas smutna, no przecież twoje życie to piekło, a ty jeszcze jej bronisz. W ogóle ci nie rozumiem. Może masz rację, Ania. Ja porozmawiam z Piotrkiem, prześpię się z tym. Może pójdziemy. Kiedy Ania mi powiedziała, że powinnam iść na policję, no to pomyślałam sobie, że to nie był zbyt dobry pomysł, bo takie rzeczy powinno się wyjaśniać w rodzinie. Ale potem pomyślałam sobie, że zapytam Piotrka, czy go też biła. Było mi przykro z powodu Moniki i jej brata. No, jeszcze to uderzenie w policzek. To był punkt kulminacyjny. Ja bym była strasznie zła, gdyby mnie ktoś tak uderzył. Następny dzień. Po szkole Monika i Anna poszły na policję wnieść oskarżenie przeciwko Iwonie. Po tym, jak nastolatka dowiedziała się, że macocha bije również jej brata, nie wahała się ani chwili dłużej, by to zrobić. Mój braciszek powiedział mi, że jego Iwona też biła. I to nie jeden raz, tylko że no on się po prostu bał o tym mówić. Czy mogę pomóc? Ja bym chciała zgłosić, że moja macocha mnie bije. Czekaj, ja jestem tutaj. Tak, słucham. Właśnie, bo wczoraj stało się coś takiego, że moja macocha mnie pobiła. Tak. I dowiedziałam się też, że mój brat, że jego też biła. Mhm, a powiedz mi jeszcze, ile masz lat? 17. A brat? 12. I on o niczym nie mówił wcześniej, bo on się bał albo wstydził i ja to z niego wymusiłam. No wiesz, no prawdopodobnie będziemy musieli też porozmawiać z twoim bratem. Mhm. A powiedz mi, a tata wie, że macocha nie, was nie, bije? Taty nie ma w domu i on wraca dopiero jutro, a że to się stało wczoraj, a mój brat, on mi o niczym wcześniej nie mówił, więc tato jeszcze się nie dowiedział i ja czekam na niego, aż on jutro przyjedzie. Dzieci powinny poinformować ojca o sytuacji. My zbadamy tą sprawę. Jeśli stwierdzimy, że macocha faktycznie bije dzieci, zgłosimy sprawę do sądu i poinformujemy opiekę społeczną. Funkcjonariusz mówi, żeby Monika opowiedziała ojcu o całym zdarzeniu i uprzedziła go, że przyjdzie do nich policja, by wyjaśnić sprawę pobicia. No i wtedy porozmawiamy z twoją macochą i spróbujemy tą sprawę załatwić, dobrze? Mhm. Tylko ja bym chciał jeszcze od ciebie jakieś dokumenty, żebym mógł spisać dane, gdzie mamy przyjechać. Policjant przyjął zgłoszenie Moniki w sprawie pobicia jej przez macochę. Dobrze, dziękuję. Kiedy policjant powiedział mi, jakie skutki mogą być tego zgłoszenia, no to poczułam się trochę niepewnie, ale już nie było odwrotu. No po tym, jak porozmawiałam z Piotrkiem i okazało się, że jego też bije, no to nie było innej opcji, żeby nie wnieść tego oskarżenia. Cieszę się, że Monika w końcu poszła na policję. Teraz, gdy wróci jej ojciec, wszystko sobie wyjaśnią i on na pewno stanie po jej stronie. Ten sam dzień. Monika spędza popołudnie u Anny. Chce wraz z bratem nocować u przyjaciółki. Ta pyta o zgodę swoją matkę. Daj spokój, Boże! I co powiedziała twoja mama? Możemy spać z Piotrkiem? Nie zgodziła się. No jak to się nie zgodziła? Powiedziała, że nie podoba jej się to, że poszliśmy razem na policję. No ale przecież ta baba mnie bije i Piotrka bije, przecież wiesz o tym. Powiedziała, że nie podoba jej się, że nasyłasz policję na rodziców. No ale... Ale przecież to nie jest moja rodzina, to jest moja macocha, to ona w ogóle nie ma żadnego powiązania ze mną. Znam Monikę już od dawna, to w gruncie rzeczy jest bardzo dobra dziewczyna, ale ona zbyt dużo czasu spędza z moją córką. W tak młodym wieku zamieszkała z chłopakiem, teraz jest jeszcze z nim w ciąży i jeszcze ta sprawa na policji. Bardzo się boję o swoją córkę. Jeszcze powiedziała, że nie możemy się razem spotykać, bo masz zły wpływ na mnie. No ale... Jesteś w ciąży tak w młodym wieku. Nie chciałam zaś w ciąży... I co, ja mam się spać z tą babą w jednym domu? Wyobrażasz sobie to? Nie no, nie przejmuj się, no dzisiaj będziesz musiała pójść tam do niej i spać, ale no, będzie dobrze. To było żałosne, jak mama potraktowała Monikę. Jeszcze te głupie oskarżenia i tematy o ciąży. No przecież powinna im pomóc, przecież ich zna od dawna. Wcześniej mama Ani była dla mnie miła, a odkąd dowiedziała się, że jestem w ciąży, no to wszystko się zmieniło. A przecież ja byłam non-stop tą samą osobą. Na szczęście wiedziałam, że zawsze mogę polegać na Ani. Wieczorem tego samego dnia. Po wizycie u przyjaciółki Monika wróciła do domu.
Od razu widzi, że jej młodszy brat znów odkurza mieszkanie. Dlaczego odkurzasz, a nie odrabiasz lekcji? No, ale mi kazały. Jakie? Nie odkurzaj. A teraz ten kolor jest lepszy? Mi się wydaje, że ten do butów będzie lepszy. Kto to jest? Kto to dla was jest? Że każecie mu odkurzać, co? Że każecie mu sprzątać, podczas kiedy wy? Posłuchaj, gówniaro, po pierwsze, ja nie jestem sprzątaczką, ale tacie tu w tym domu. A rozumiem? On jest? Jestem panią tego domu i należy mi się szacunek. A po drugie, powinnaś mnie przeprosić za wczoraj, rozumiesz? Ja się powinnam przeprosić za wczoraj, ja cię powinnam... A kto mnie tam uderzył? A nie zasłużyłaś sobie? Potem cię walnąć i to jeszcze dwa razy mocniej. Co? Prześciwie miałam skołatane nerwy wczoraj, rozumiesz to? Straszne, naprawdę, wzruszyłaś mnie. No niesamowite. Jeszcze cię wzruszę nie raz, nie bój ale się. Ale wiesz co? No, już się boję. No to się bój, bo poszła na policję. Słucham? Ty chyba żartujesz. No poszła na policję, no i co? Co zrobiłaś? No na policję poszła. Masz iść i to odwołać teraz. Żartuję sobie. Słuchaj, gówniaro, to ja sobie żyły wyprówam, żebyście mieli normalny dom, normalną rodzinę. Normalny dom! No to widzisz, jaki masz normalny dom, proszę bardzo. Ty jesteś normalna. Zepsułaś tą rodzinę i wynieś się stąd. Wynieś się stąd. Wracaj tu, wszystko będzie twoim ojcu. Co ty zrobiłaś? Ty wiesz, co ty zrobiłaś? Wiesz co? Monika! No żeby iść na policję z powodu głupiego spoliczkowania? No bez przesady. To jakiś żart. No ja wiem, że macocha to nie jest matka, no ale w końcu byłyśmy rodziną. Monika! Otwórz to! Agata jest wściekła na Monikę za to, że nastolatka zawiadomiła policję o pobiciu jej przez Iwonę. To jakiś absurd. Moja mama nie jest przestępczynią. Jeżeli uderzyła Monikę, to dlatego, że sobie na to zasłużyła, no. No, a ona zrobiła z tego z igły widły. No, ja wiedziałam, że jak Iwona dowie się, że wniosłam oskarżenie na policję przeciwko niej, to że dostanie szału. No i... Boże, jakie to były krzyki, jakie w ogóle teksty, że ja wylecę z domu, że nie wiadomo co. Następny dzień. Monika i Piotr czekają niecierpliwie na powrót ojca. Chcą mu wszystko opowiedzieć. Bardzo dobrze, że Monika poszła na policję, bo moja macocha ciągle mnie biła. Nie przyznawałem się tym unikomym, bo nie wiem czemu. Może po prostu się bałem jej. Piotr i Monika słyszą, jak ktoś otwiera drzwi. Rodzeństwo ma nadzieję, że ojciec, jak tylko dowie się, co się wydarzyło, stanie po ich stronie. Tato? Tato, ja ci muszę coś powiedzieć. Cześć, kochanie. Tato, ja to chciałam pierwsza porozmawiać. Ale ja mam ci coś do opowiedzenia. Poczekaj, pierwsza będę ja, dobrze? Ale spokojnie, dziewczyny, dopiero wróciłem. Coś ci muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Ty nie uwierzysz, co się stało. No, wiesz, co się stało? Poczekaj. Dajcie mi się rozebrać, dziewczyny. Ale... Słucham. Wiesz, co ona zrobiła? Podała mnie na policję. No, nie uwierzysz w to po prostu. No, coś ty zrobiła. Wiedziałem, że zostawienie ich samych na dwa dni nie jest dobrym pomysłem. Ale ja musiałem wyjechać. Ale takiego powrotu w życiu się nie spodziewałem. No podałam ją na policję, bo ona oddała biżuterię mamy do lombardu. No tak I bijesz mnie i bijesz Piotrka. Słuchaj, no oddałam do lombardu, no bo myślałam, że jest prawem? Moja. No ale no dałeś mi ją, tak? Powiedziałeś, że mogę sobie ją nosić i robić z nią co chcę. No to chciałam zrobić dobrze, chciałam ci wziąć, kupić coś za te pieniądze. No naprawdę, no. A jeśli chodzi o to bicie, kłamczucho, to nic takiego nie miał. No nie było. No pewnie, że tak. Nie było jasne, że było też się okłamie. Co ty jesteś na jej kłamie? No przecież to kłamie, zmyśla jak nic. Ja bym mówiła. Kłamie, jak kłamie? Pokazać ci? No to pokaż, weź pokaż. Zmyśla jak nic. Rafał, nie wiesz, co ty. Poczekaj, ale... zobaczę tylko. No dobra, no pewnie. To co ma do pokazania? No co tam masz? Co to no jest? No pokaż. No, odejdź, no, odejdź. No poczekaj, no też chcę zobaczyć, no co ona tam ma. Kłamie, zmyśla i tyle, no. Odejdź. No pokaż. Odejdź. No. No, ja wiedziałam, że Iwona się nie przyzna do tego, że mnie uderzyła, że będzie kłamała. No i dlatego ja miałam na to dowód, bo Ania nagrała wszystko swoim telefonem komórkowym. Rafał, ale to wszystko nie jest tak. To inaczej wygląda niż było. Uwierz mi, to jakoś jest sfabrykowane w ogóle, kłamie ci ona i w ogóle, no uwierz mi. Odpowiedz mi na jedno pytanie. No. Dlaczego ty bijesz moje dzieci? Rafał, to nie było tak, naprawdę. Odpowiedz mi na jedno pytanie. No, jakim prawem bijesz moje dzieci? Ja jej nie uderzyłam, tylko tak mi się wymkło. Pierwszy raz wyprowadziłam je z równowagi. Dlaczego? Dlaczego je bijesz? Kiedy obejrzałem ten filmik na komórce, powiem tak, gdybym tego nie zobaczył, w życiu mnie uwierzył, że do czegoś takiego mogło dojść.
wtedy do mnie doszło, z kim ja się ożeniłem. Miałem ochotę, żeby ta kobieta raz na zawsze zniknęła z naszego życia. Żeby dała nam spokój, żeby już jej na oczy nie widzieć. Ja jej nie biłam, no zrozum to, Rafał, ona... To nie było tak! Wyjdź mi stąd. Ale gdzie mam... Co ty gadasz, Rafał? Ustaw... Wyjdź mi stąd! Ale Rafał, no jak wyjdź? No co, ty zwariowałeś? No gdzie mam pójść? Przecież tam mieszkam, no Rafał! No co ty? Wynoś się. A gdzie mam pójść? Wynoś się! Ja płacę już to. A no jak, Rafał, wynoś się, no? Wynoś się! No, nie wygłupia się, no co ty, nie rób scen, no... Ty też. Gatko, wynoś chodź. Się. Rafał, no ale porozmawiajmy, no pro... No co ty, nie rzuć ze moich rzeczy, no... Wyjdź. Rafał, no ale... Byłam zadowolona, że ojciec bez mrugnięcia oka stanął po naszej stronie i wywalił Agatę i Iwonę z domu. No, powiem szczerze, spodobało mi się to. Mężczyzna jest zdruzgotany tym, że Iwona, podczas gdy on był w delegacji, pobiła jego dzieci. Gdy tata wyrzucił Agatę i Iwonę ze drzwi, byłem tak szczęśliwy, nie wiem, jak jeszcze mama może żyła. Byłam rozczarowana decyzją Rafała. No w końcu byłam jego żoną, tak? A on co zrobił? No wyrzucił mnie i Agatkę na bruk. Jeszcze nikt nigdy mnie tak nie upokorzył, nikt. Następny dzień. Rafał wraz z córką robią śniadanie, podczas gdy Piotr szykuje się w łazience do szkoły. Niespodziewanie ktoś dzwoni do ich drzwi. To może być. Rafał podejrzewa, że to może być Iwona, którą poprzedniego dnia wyrzucił z domu razem z jej córką za to, że kobieta biła jego rodzone dzieci. Mężczyzna nie mylił się. Cześć, Rafał. Słuchaj, chciałam z tobą porozmawiać. Mogę wejść? Wejdź. Usiądź sobie. Rafał nie chce, aby córka była świadkiem rozmowy z Iwoną. Prosi ją, by poszła na górę do swojego pokoju. Kiedy zobaczyłam tatę i Iwonę razem, to bałam się, że ona znowu okręci go sobie wokół palca. No, bałam się, że znowu wszystko popsuje. Słucham cię. Słuchaj, na początku chciałam cię przeprosić za wszystko. Za to, co się wydarzyło. No bo wiem, że masz prawo być zły, na pewno jesteś, ale... No jestem. Ale chciałam, żebyśmy dali sobie jeszcze jedną szansę. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć tego. Jak mogłaś mieć dzieci? Co miałeś wtedy w głowie? O czym ty myślałaś? Rafał, uwierz mi to, że ja sama nie wiem, jak to się mogło stać. Naprawdę. Przecież wiesz, jaka ja jestem, no. No nie wiem, jak demon we mnie wszedł. Nie mam pojęcia. To mnie dziwi. To mnie dziwi. Kochanie, ale posłuchaj. Pamiętasz, żeśmy razem chwili spędzili dzień dobry? Pamiętasz, jak było nam dobrze? Wiesz, jak ja za tobą tęsknię? Nawet ze sprawy z tego nie zdajesz, jak ja ciebie kocham. Kochanie, naprawdę nie wiem teraz, co będzie z nami. Uwierz mi... Nie... Ale słuchaj, jeszcze jedna szansa. Nie mogę teraz tego zrozumieć. Możemy sobie dać. Pamiętaj o tym, co było, jaką byliśmy fajną rodziną, szczęśliwą. Mogę ci obiecać, że nigdy więcej nie tnę twoich dzieci, no chyba, że mnie zdenerwują. Ale, to... ale o czym ty mówisz? Przecież mogę... Czym one były winne? To ty je biłaś. Rafał, przesadziłeś teraz, wiesz? No chwileczkę, ale, chwileczkę. Człowieku, ty dalej uważasz, że to ja byłam winna? Tak, to ty je biłaś, co one ci zrobiły? Jakie biłam? Raz uderzyłam, to było bicie? Momencik, przecież Piotrka też biłaś. Człowieku, o czym ty gadasz do mnie? Przecież no, kłamie na twoje dzieciary. Pachory tak, są niewychowane, kłamliwe i w ogóle. Ani twoja żona, ani ty, żeście ich nie wychowali. Nie mają podstawowych zasad kultury pojonych. Nic nie zrozumiałaś, nie mamy o czym rozmawiać. Ale Rafał, proszę wyjść. Ale co proszę wyjść? Wyjdź. To jest też sama mój dom, człowieku. Ej! Jeśli Iwonie byłoby naprawdę przykro, dałby mi jeszcze jedną szansę. Ale ona ma serce z kamienia. Próbowała całą winę zrzucić na moje dzieci. I jeszcze oczerniła moją zmarłą żonę. No tego już było za dużo. Słuchaj, ja tego tak nie popuszczę. Ja się zemszczę ci na tobie. Wiedź. Zepsuję ci całe życie, rozumiesz? Dobrze. Będziesz przerąbane miało. Okay. Rafał po raz drugi wyrzucił z mieszkania swoją żonę. Tym razem ostatecznie. Poszło na to, żeby się pogodzić, tak? A nie wysłuchiwać jakichś oskarżeń. A on dalej jest ślepy i głuchy, no. Ze mnie zrobił kata, a z nich ofiarę. Przecież to jest na odwrót całkowicie. To ja jestem ofiarą. Ja byłam wyrzucona z domu razem z Agatką, na bruk. Nikt się nie patrzy na to. To nie jest normalne. Oni są chorzy wszyscy. Cała rodzina. Tato, co teraz? Rozwód. Ucieszyłam się, kiedy tato powiedział, że bierze rozwód z Iwoną. Ale z drugiej strony było mi go żal, bo po śmierci mamy to była pierwsza kobieta, z którą się związał, a tu nagle przeżył takie rozczarowanie. Dwa tygodnie później. Wieczorem ktoś dzwoni do drzwi Korczyńskich. Od kiedy Rafał wyrzucił Iwonę i Agatę z domu, jego żona skutecznie zatruwa mu życie. Możesz mnie zostawić w końcu w spokoju? Chciałbyś co? A nie mi się śni. Czego chcesz? Tak po co są przyszłość? Pieniędzy chcę, potrzebuję pieniędzy. Pieniędzy? Tak, brakuje ci pieniędzy?
Tak, brakuje mi. Do pracy mi. Byś poszła. Nie pamiętasz, że wyrzuciłeś mnie z domu, mnie i dziecko? Nie pamiętasz? Jesteś mi jeszcze winna pieniądze za biżuterię, którą musiałam sam wykupić. Ty mówisz chory, jesteś człowiekiem, ty jesteś lepszy. Ona była moja i mogła sobie robić z nią co chce, a poza tym gówno warta była. Wiesz co, nie chcę mi się z tobą gadać, proszę mi tu więcej nie przychodzić. Słuchaj, potem cię do sądu i będziesz musiał płacić gnoju. Będziesz płacił. Idź mi stąd. Iwona terroryzowała nas każdego dnia, nie dając nam chwili spokoju. Spodziewałem się, że będzie chciała ode mnie pieniędzy, dlatego postanowiłem pójść do adwokata i poradzić się, co robić. 3 dni później Rafał spotkał się z panią adwokat w sprawie rozwodu. Chcę się rozwieść, ale moja żona chce, żebym płacił jej alimenty. Nie mamy wspólnego dziecka, ja mam swoje dzieci, ona ma swoje, ale mimo to ona chce, żebym jej płacił. No wie pan, prawo rodziny dopuszcza możliwość dochodzenia przez jednego z małżonków alimentów od drugiego na wypadek rozwodu. Z tym, że wydaje mi się, że może pan porozmawiać z żoną i jakoś porozumieć się. Ja mam z nią rozmawiać? Rafał nie chce rozmawiać z żoną. Tłumaczy pani adwokat, że Iwona bije jego dzieci i przez pół roku ich małżeństwa zgotowała im prawdziwe piekło. Mężczyzna przez to, co zrobiła jego żona Piotrowi i Monice, nie zgadza się na płacenie alimentów Iwonie. Pani adwokat tłumaczy Rafałowi, że w sytuacjach, gdzie występuje fakt bicia dzieci, można się odwołać od obowiązku płacenia pieniędzy. Jednak szanse na sukces są niewielkie. Jedno jest pewne. Iwona za pobicie odpowie przed sądem. Strasznie denerwował mnie fakt, że będę musiał płacić alimenty. Na szczęście była szansa, że Iwona za pobicie odpowie przed sądem karnym. Proponuję panu porozumienie się z małżonką, porozmawianie z nią, bo wie pan, lepsze porozumienie niż niepewny wyrok. No nic, porozmawiam z nią. Jak porozmawiam z nią, skontaktuję się z panią. Dziękuję bardzo. Tydzień po tym, kiedy Rafał był u pani adwokat w sprawie rozwodu, Monikę spotyka kolejne zaskoczenie. Ojciec jej dziecka, Bartek, zaczął znów okazywać jej zainteresowanie. Co tam u ciebie? Co słychać? Co? Ja wam zostawię sam psa. Na razie. Nie no, chciałem dowiedzieć się, jak się czujesz w ogóle. Bo tak, wiesz, w sumie tak zastanawiałem się trochę nad tym wszystkim. I sobie tak pomyślałem, że mogliśmy spróbować jeszcze raz, tak razem. Co spróbować jeszcze raz? Tak, wiesz, być razem od początku, tak nie pamiętając o tym, co było wcześniej. A co z Weroniką, tak, co? No ale dlaczego taka wielka, piękna miłość, to się no przestań, to już dawno skończyłem. Dlaczego ty się w ogóle o mnie to pytasz? No bez przesady. No ja mówię o nas, o naszym dziecku. Ale to trzeba było wcześniej o tym myśleć, wiesz? Wcześniej. No ale przestań, no. No. Ja chciałbym wychowywać to dziecko. No ja wiem, czemu Bartek nagle chciał do mnie wrócić. Wszystko dlatego, że dziewczyny dowiedziały się o tym, że jestem z nim w ciąży i odwróciły się od niego. Ale nie ze mną takie numery. Ja poznałam Olka i ja zamierzam być z nim szczęśliwa. Rozmowę Moniki z Bartkiem przerywa nowy chłopak 17-latki. Aleksander zabiera ją na umówione badanie USG. Gdybym tylko mógł, to bym pewnie cofnął czas. Co prawda Monika powiedziała, że będę mógł widywać swoje dziecko, ale ja chciałem odzyskać ją z powrotem. Z perspektywy czasu wiem, że to był najgorszy błąd w moim życiu. Wiem, że Bartek jest ojcem tego dziecka, ale mnie już to kompletnie nie obchodzi. Monika to fantastyczna dziewczyna, jesteśmy teraz razem i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Bartek powinien dać sobie spokój, bo Monika mu nie da drugiej szansy. Trudne sprawy. Płock. Tutaj mieszka Rafał Korczyński. Mężczyzna ma 2 dzieci z pierwszego małżeństwa. 12-letniego Piotra i 17-letnią Monikę. Jego pierwsza żona zmarła kilka lat temu. 42-latek ponownie ożenił się z Iwoną. Kobieta ma z poprzedniego związku córkę Agatę. Córka Rafała, Monika, wyprowadziła się miesiąc temu do swojego chłopaka Bartka. 17-latka nie mogła wytrzymać pod jednym dachem z macochą i jej córką Agatą. Kiedy Bartek, chłopak Moniki, dowiedział się, że dziewczyna jest w ciąży, zerwał z nią i wyznał, że ma nową dziewczynę. Ojciec 17-latki, Rafał, zabiera ją do domu. Tam jednak narasta konflikt między ciężarną Moniką, macochą Iwoną i jej córką Agatą. Kiedy Rafał wyjechał służbowo na 2 dni, Iwona pobiła swoją pasierbicę. Ciężarna 17-latka zgłosiła na policji, że macocha bije ją i jej brata. Ma twardy dowód. Jej przyjaciółka Anna nagrała na telefon komórkowy pobicie nastolatki. Kiedy Monika pokazała nagranie swojemu ojcu, ten wyrzucił swoją drugą żonę i jej córkę z domu. Iwona nachodzi rodzinę Korczyńskich. Jest agresywna i napastliwa. Dziś w sądzie odbędzie się rozprawa przeciwko macosze 17-latki. Trudne sprawy.
38-letniej Iwonie Korczyńskiej postawiono zarzut stosowania przemocy wobec dzieci Rafała, jej drugiego męża. Jego 12-letni syn Piotr również zeznał, że kobieta niejednokrotnie go biła. Co myśmy wam takiego zrobiły, powiedz tylko? No co zrobiłaś? Wiesz, no nie, żeby nie, na rodzinę własną policję nasyłać? Wstyd mi za was. A ty? Nie, nie, rodzina? Nie, zostaw go. Ej, to weź trzymaj, ty. Odezwała się. Brzuchata, nie tykaj go. Weź się, zostaw go. Przestań, kochani, uspokój się. Młody ci odejdą. Dobrze, ty się nie ma, nikt słyszy. Sprawa przeciwko oskarżonej Iwonie Korczyńskiej i wszyscy w sprawie. Gdy Agata im groziła przed salą, naprawdę się jej bałem. Cieszę się, że już z nami nie mieszkają. Już to absurdalne, no. Jestem matką, no i wiem, jak się wychowuje dzieci. No na moją Agatkę, co prawda, nigdy nie trzeba było używać paska, no bo to dobre dziecko. No ale te bachory? Przecież rozwydrzone są. Rozwydrzone jak dziadowski bicz. Przecież ja nie było, nie byłam, nie widziałam innego wyjścia, jak tylko używać paska, no. Wciąż nie mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja mogłem się ożenić z taką kobietą? Rozprawa trwała 2 godziny. Sędzia potraktował fakt bicia dzieci przez Iwonę bardzo poważnie. Chory, co za kraj w ogóle? Co? Nie, co, co? Po prostu skończyło się, no. Nie mam po prostu siły. To cała rodzina potraktowała mnie jak śmiecia. O, proszę bardzo, ty. Wiesz co, z tobą się jeszcze policzę. Dobra, ty daj spokój człowieku. Się. Ja się nie dziwię, że ona jest taka zła, no bo w końcu sędzia teraz ogłosił, że dostała 6 miesięcy w zawieszeniu. No i dobrze i tak, tylko szczerze mówiąc, szkoda mi jest tej Agaty. Bo, no, jaka matka, taka córka, a matki się nie wybiera. Dziękuję pani mecenas, naprawdę. Nie było tak źle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, nam pani pomogła. Dziękujemy bardzo. To co teraz? To co, dzieci? Idziemy na jakieś lody, ciastka? Lody. To idziemy na lody. 4 miesiące później. Termin porodu Moniki jest coraz bliższy. Rafał jako agent ubezpieczeniowy ma teraz więcej czasu dla swoich dzieci. Dzisiaj nastolatka i jej nowy chłopak jadą po wyprawkę dla dziecka. No i co tam? Wszystko w porządku. Dzieci sobie radzą ze swoją sytuacją. Monika jest dzielna. Niedługo rodzi, także mam nadzieję, że po porodzie wróci do szkoły. Siostra moja obiecała wszystko zająć się, pomóc wychowaniu dziecka. Iwona podobno znalazła pracę jako kosmetyczka. Ale mamy już termin rozwodu. Też ona cały czas nęka mnie telefonami. Mogę zademonstrować tutaj. Tu twoja poczta głosowa. Twoje nowe wiadomości. Co, Dudku? Teraz się boisz i nie odbierasz? Bój się, bój! Pamiętaj, jak łatwo ci nie odpuszczę. Ty frajerze jeden, upokorzyłeś mnie, poniżyłeś mnie. I takie wiadomości dostaję średnio co 2 dni. Mam nadzieję, że coś w końcu przestanie. No, zobaczymy. No to chodź. No idziemy. Chodź. Nareszcie wszystko się ułożyło. Rodzina patrzy z optymizmem w przyszłość. Wszyscy są szczęśliwi, że wreszcie pozbyli się nękającej ich Iwony i jej córki. Mam najlepszego tatę na świecie. On mnie strasznie wspiera. Z Olkiem chodzimy do szkoły rodzenia. I na szczęście Iwona i Agata nie mieszkają już z nami. No, to była tragedia. A teraz jesteśmy szczęśliwi. No i wszystko idzie w dobrym kierunku. Tato, bo sobie nogi połamiesz! Rafał pogodził się już z zawodem miłosnym i poświęca teraz więcej czasu swoim dzieciom. Za chwilę w Polsacie, Malanowski i partnerzy. 2 odcinki. Wieczorem o 20.40 Reese Witherspoon, Tom Hardy i Chris Pine w premierowej komedii A więc wojna. Jutro o 21.05 Przyjaciółki. Jak Patrycja zareaguje na kłamstwo Michała?